wykształcenia jesteśmy fizykami, ale tak naprawdę jesteśmy przedstawicielami nowej dyscypliny naukowej, która w Polsce jest jeszcze nierozpoznana i jest rozpoznana w krajach zachodnich i nazywa się nauką o dziedzictwie. W języku angielskim nazywa się to heritage science. Nauka, która wykorzystuje narzędzia nauk ścisłych, takich jak fizyka, chemia, nauk inżynierskich, nauk o życiu, do odpowiedzi na pytania stawiane przez humanistykę, najczęściej reprezentowaną właśnie przez historię sztuki czy konserwację. Ogólnie zajmujemy się oddziaływaniem materiałów historycznych, materiałów artystycznych czy obiektów dziedzictwa kultury ze środowiskiem i wyróżniamy trzy tematy badawcze, którymi się zajmujemy. Pierwsze to jest proces transportu i osiadania pyłu na powierzchniach architektonicznych, na obiektach, który prowadzi do ich przyspieszonego brudzenia. Ostatnia konserwacja ołtarza mariackiego w Krakowie była właśnie spowodowana procesem brudzenia związanym z osiadaniem pyłu. Obiektami, na których pracuję, są rzeźby drewniane, głównie z drewna lipowego, jako najpopularniejszego materiału rzeźbiarskiego w środkowej Europie. W centrum moich zainteresowań jest ołtarz Wita Stwosza, najcenniejszy obiekt w Krakowie, dzieło późnogotyckie, w którym figury są wykonane z drewna lipowego. Ołtarz Wita Stwosza znajduje się we wnętrzu historycznym, jakim jest Bazylika Mariacka w Krakowie. W takich wnętrzach historycznych nie mamy do czynienia ze ścisłą kontrolą klimatu, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy włączane są systemy grzewcze. Stanowi to ryzyko dla materiałów wrażliwych, jak drewno, które reaguje na zmiany poziomu wilgotności względnej. Zwłaszcza masywne obiekty nie są w stanie wystarczająco szybko zareagować na te zmiany, co powoduje powstanie w ich wnętrzu naprężeń mechanicznych, a w konsekwencji pękanie takich rzeźb. Obiekty dziedzictwa kultury nie pozwalają na zastosowanie technik niszczących, dlatego nasze badania opieramy głównie na modelach komputerowych. Żeby takie modele dostarczyły realistycznych wyników, potrzebujemy prawdziwych parametrów drewna lipowego. W związku z tym prowadzimy badania wytrzymałościowe i mechaniczne na próbkach z drewna lipowego. Celem naszych badań jest opracowanie strategii grzewczej dla Bazyliki Mariackiej, która zminimalizuje ryzyko powstawania nowych pękań w ołtarzu Wita Stwosza. Drugim typem badań, którymi się zajmujemy, leży na zupełnie odległym biegunie, a mianowicie badamy materiały współczesne, głównie syntetyczne polimery, takie jak plastiki, z których są zbudowane obiekty sztuki współczesnej. Są to materiały, które uczyliśmy się w szkole, że są bardzo trwałe i proces degradacji trwa wiele lat, ale tak naprawdę są to najmniej trwałe materiały, które znajdujemy w kolekcjach muzealnych. Jest to proces naturalnego rozpadu i staramy się go zbadać, zrozumieć po to, żeby go spowolnić i ochronić obiekty dziedzictwa kultury. Zajmujemy się w tej chwili obiektami, które są przygotowane przede wszystkim z plastyfikowanego, czyli zmiękczonego polichlorku winylu. Pracujemy przede wszystkim na rzeźbach pochodzących z Krikoteki, które stanowią część umarłej klasy Tadeusza Kantora i otrzymaliśmy również elementy wykonane przez Josepha Boyce'a. Te obiekty to przede wszystkim rzeźby oraz elementy większych instalacji, które ulegają uszkodzeniom np. mechanicznym, czyli spękaniom, albo obserwujemy na nich również zmiany barwy. Przede wszystkim mierzymy zmiany we właściwościach mechanicznych takich materiałów, które chcemy potem skorelować ze zmianami strukturalnymi, chemicznymi. Te badania prowadzimy w celu wyznaczenia, czyli określenia najbardziej dogodnych warunków do przechowywania takich materiałów w galeriach sztuki czy muzeach. Trzecim, najbardziej rozbudowanym tematem jest proces powstawania uszkodzeń mechanicznych w obiektach dziedzictwa, w dziełach sztuki, takich jak obrazy, takich jak drewniane rzeźby, drewniane meble, spowodowanej przez wahania wilgotności względnej. Obecnie prowadzę badania na obrazie rzeczywistym. To jest obraz przedstawiający postać Archanioła Michała. Jest to obraz stuletni, niezakonserwowany. Jest to bardzo ważne z naszego punktu widzenia, ponieważ do tej pory nikt w ten obraz nie ingerował. I my w naszych badaniach skupiamy się na tym, aby zbadać wpływ zmian wilgotności względnej na powstałe naprężenia. Obraz ten posiada siatkę spękań, która powstała w wyniku relaksacji naprężeń wraz z ubiegiem lat. Dzięki temu, że nie jest on zakonserwowany, możemy takie badania prowadzić, zmierzyć
odpowiednie parametry, a później te parametry posłużą nam, aby tworzyć model komputerowy. Te badania prowadzone są w celu, aby wyznaczyć bezpieczne wartości wahań wilgotności względnej, które muszą być spełnione przez miejsca, w których znajdują się te obrazy, to na przykład muzea. Najważniejszym osiągnięciem naszej grupy badawczej jest wyznaczenie bezpiecznego zakresu wahań wilgotności względnej dla obiektów wrażliwych znajdujących się w kolekcjach muzealnych. Badania te pokazały, że zakres ten jest dużo szerszy niż do tej pory sądzono. Pozwala to wdrożyć w praktyce ideę zielonego muzeum, które dba o skarby przeszłości przy jednoczesnej dbałości i wrażliwości na ochronę środowiska.